Pobożna duszo, podziwiaj, jak licznymi cudami uświetnić raczył Pan Bóg tego świętego, wielkim cudotwórcą nazwanego, i chwal Boga w świętych Jego. Czy wiesz, o kim mowa? Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje Żywot świętego Antoniego z Padwy, oparty na dziele bolandystów, a napisany wiele lat temu przez naszego rodaka, ojca Prokopa Kapucyna. Żywot świętego Antoniego z Padwy. Zaprasza wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie. Ponadczasowe książki i dzieła duchowości chrześcijańskiej. Oto przykłady cudownych interwencji Najświętszej Maryi Panny. Poznaj, w jakich okolicznościach Matka Boża ratowała naszych braci, upraszając im nawrócenie i chroniąc od potępienia wiecznego. Przykłady cudownych interwencji Najświętszej Maryi Panny. Przykłady te zebrał doktor Kościoła, święty Alfons Maria Liguori. Ojciec Karol Boveriusz pisze, że w miasteczku Dormancie położonym we Francji pewien żonaty człowiek miał niegodziwe stosunki z obcą kobietą. Żona jego, srodze strapiona takim postępowaniem męża, ciągle wzywała kary boskiej na tych dwoje przestępców. Pewnego dnia poszła do kościoła i tam przed ołtarzem Przenajświętszej Panny prosiła ją o wymierzenie sprawiedliwości nad tą, która odwróciła od niej serce męża. Otóż owa kobieta niegodziwa miała zwyczaj przychodzić przed ten sam ołtarz i tam codziennie odmawiała Zdrowaś Maryja. Pewnej nocy Matka Boża ukazała się we śnie zdradzonej małżonce, która skoro ją ujrzała, poczęła wołać jak zwykle: sprawiedliwości, sprawiedliwości. Lecz Maryja jej odpowiedziała: jak to sprawiedliwości? Ode mnie domagasz się sprawiedliwości? Udaj się z tym do kogoś innego, nie do mnie. Ja tego, czego żądasz ode mnie, uczynić nie mogę. Po czym dodała: wiedz, że grzesznica ta co dzień odmawia do mnie Zdrowaś Maryja, a ja nie mogę dopuścić, aby ktoś, kto tę modlitwę odmawia, podpadł karze za popełnione grzechy. Gdy dzień nastał, biedna ta kobieta poszła do kościoła, o którym już wspomnieliśmy, dla wysłuchania mszy świętej. Wychodząc, spotkała tę, która jej tak ciężką krzywdę zadawała. Skoro ją ujrzała, zaczęła leżyć najgorszymi słowami, mówiąc, że jest czarownicą i że w końcu samą Przenajświętszą Pannę oczarowała. Milcz, zawołali na to obecni. Co pleciesz? Dlaczego mam milczeć, odrzekła. To, co mówię, jest samą prawdą. Dziś w nocy ukazała mi się Przenajświętsza Panna, a gdy mi ją prosiła o wymiar sprawiedliwości, odpowiedziała, że nie może zadośćuczynić mojemu żądaniu z powodu modlitwy, którą ta zbrodniarka co dzień do niej odmawia. Spytano zatem grzesznicę, jaką ona modlitwę odmawia do Matki Bożej, a ta powiedziała, że Zdrowaś Maryja. Gdy dowiedziała się, iż Przenajświętsza Panna za to malutkie do niej nabożeństwo tak się dla niej okazała miłosierną, poszła zaraz do kościoła i padła na kolana przed obrazem Maryi. Tam głośno w obecności wielu zgromadzonych osób
prosiła Pana Boga o odpuszczenie wielkiego zgorszenia, jakiego była powodem, i uczyniła ślub do zgonnej czystości. Zaraz potem przywdziała suknię pokutnicy i zbudowawszy sobie małą chatkę blisko tego kościoła, zamknęła się w niej aż do śmierci, wiodąc życie nadzwyczaj pokutne. Przykłady cudownych interwencji Najświętszej Maryi Panny. Książka oraz audiobook do nabycia w księgarni na jej głowie.pl